A ja, tak jak zapowiadałam, będziemy teraz rozmawiać o tym, o czym wszyscy pewnie dużo rozmawiamy, a często nie mamy fachowej wiedzy. Przy naszym telefonie jest pan dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan aktywnie przygląda się temu, co robi rząd, jak wyglądają restrykcje, jak wyglądają obostrzenia związane z koronawirusem. No to zacznijmy. Jakie rozwiązania powinny być prowadzone już jako priorytet, by zmniejszyć epidemię, ograniczyć liczbę chorych? Tutaj trzeba by wyjaśnić, co to znaczy zmniejszyć epidemię, ograniczyć liczbę chorych, ponieważ my patrzymy się na ilość dodatnich wyników testów PCR, które wykonujemy u pacjentów zarówno objawowych, czyli takich, którzy zgłaszają się do lekarzy rodzinnych z objawami grypopodobnymi, i wśród pacjentów zasadniczo bezobjawowych, czyli takich, którzy mają wykonany test PCR jako niejako bilet wstępu do szpitala. I wśród, w populacji tych chorych wykonujemy testy, no i mamy testy dodatnie i na tej podstawie jakby szacujemy, czy ta epidemia wzrasta, czy nie. No epidemia niewątpliwie jest, natomiast pytanie, czy my mamy za wszelką cenę ograniczać ilość dodatnich testów. Mówię o tym dlatego, że wiem, że u nas w oddziale covidowym są hospitalizowani różni pacjenci i są hospitalizowani pacjenci rzeczywiście z chorobą COVID-19 i takich jest 20-30%, ale są też hospitalizowani pacjenci z różnymi innymi problemami, którzy mają przy okazji wykonany dodatni test. I pytanie, czy na pewno ci chorzy to są chorzy na COVID-19? I czy mamy za wszelką cenę, stosując niezwykle drogie, niezwykle bolesne środki dla społeczeństwa, ograniczyć ilość właśnie takich chorych? Bo my ich izolujemy, hospitalizujemy w specjalny sposób, stosujemy bardzo drogie środki ochrony indywidualnej. No i w zasadzie pytanie jest, czy to ma sens? Byłoby już po sprawie, gdyby jedyną rekomendacją rządu była ochrona osób starszych i obciążonych. To są pana słowa. Jak tak. Pan uważa, że przychyla się pan oczywiście do tego i to jak to powinno wyglądać? A młodsi, a ci najmłodsi? Osoby starsze to jest oczywiście pewien skrót myślowy. Choroba COVID-19, czyli inaczej wirus SARS-CoV-2 jest groźny dla osób, które mają pewne choroby współistniejące. Właśnie niewydolność serca zaawansowaną, szeroką tyrocyjną chorobę płuc, otyłość jest takim czynnikiem, który jest groźny. I oczywiście wiek. I generalnie nasze środki powinny skupić się na tych osobach, które właśnie są obciążone, czyli starszych i z licznymi obciążeniami towarzyszącymi, w przypadku których zakażenie tym wirusem może skończyć się niepomyślnie, bo rzeczywiście śmiertelność w populacjach obciążonych jest wysoka. No i zasadniczo, jeśli chodzi o takie wyłączanie społeczne, którego jesteśmy wszyscy teraz ofiarami, to zasadniczo to jest złe, ponieważ nam to zmienia, całkowicie przekopuje na wylot nasze interakcje społeczne, naszą kulturę, nasze obyczaje. Wszystko zmieniło, chyba wszyscy się z tym zgodzimy. I pytanie, czy to jest cena, którą chcemy płacić i którą gotowi jesteśmy zapłacić. I ten tweet, który pani redaktor zacytowała, dotyczy właśnie tego, żeby skupić się i wcale nie nakazowo, tylko na zasadzie dobrowolności i pewnej akcji edukacyjnej na pomocy osobom starszym, osobom obciążonym, na dobrowolnym wyłączeniu ich czasowym z życia społecznego, aż ta populacja młodsza, tu, dla której koronawirus nie jest groźny. Bo to dla mnie, ja mam 40 parę lat, dla moich młodszych kolegów koronawirus nie jest groźny. I my moglibyśmy normalnie funkcjonować, w międzyczasie nabyć odporność, która jakiś czas trwa. Prawdopodobnie nie trwa na stałe, ale na pewno parę miesięcy ta odporność się utrzymuje. Ale to wystarczy, żeby wytłumić epidemię. A kiedy my nabierzemy tę odporność, nasi słabsi, starsi, słabsi, bliźni będą poddawani dobrowolnej izolacji czy dobrowolnemu dystansowaniu społecznemu. Przez ten czas my ich ochronimy, a sami nabierzemy na tyle siły, tej immunologicznej siły, że oni również
po jakimś czasie będą mogli być chronieni przez nas. To jest, no, to pana, jest taka... to jest pana wizja, jeżeli chodzi o to, jak powinny wyglądać ewentualne obostrzenia. Teraz wróćmy do samej służby zdrowia, bo pan też informuje w mediach, że jest ogromny paraliż służby zdrowia poprzez brak kadry medycznej. Skąd według pana te braki wynikają i, no i jak temu zapobiegać? No, brak kadry, no po pierwsze w ogóle nas jest mało, tak? My mamy, nie wiem czy najniższy, ale jeden z najniższych wskaźników lekarza na pacjenta, tak, europejski. Być może są jakieś kraje, gdzie jest to bardzo mało, ale mamy bardzo, bardzo mało. Mamy na przykład 2 razy mniej niż Czechy czy Niemcy. Mało jest też oczywiście pielęgniarek, jeszcze mniej niż lekarzy. To jest potęgowane, przez jakiś czas było potęgowane przez taką obowiązkową kwarantannę dla lekarzy z kontaktu i pielęgniarek z kontaktu. Teraz to na szczęście rząd się z tego niedawno wycofał i bardzo dobrze. Natomiast nadal jest taka sytuacja w służbie zdrowia, że lekarz, który ma, lekarz czy ogólnie pracownik ochrony zdrowia, przecież to nie tylko lekarze pracują, pracują też pielęgniarki, sanitariusze, salowe, personel administracyjny. Jeżeli ktoś miał kontakt, wykonany test PCR i ten test PCR, już abstrahuję od objawów tego kogoś, kto ma wykonywany test PCR. Jeśli test PCR u pracownika ochrony zdrowia wyjdzie dodatnio, no to taka osoba jest poddawana obowiązkowej izolacji i nie może pracować. I wydaje mi się, że tutaj powinniśmy jeszcze raz się nad tym pochylić, czy na pewno każda osoba z dodatnim testem PCR musi być izolowana. Bo nam to podcina skrzydła. My nie mamy komu pracować. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, w ciągu ostatnich 5 dni wypadło mi z oddziału, w którym pracuję, 2 lekarzy, 1 sanitariusz i być może ktoś jeszcze. Już tego nawet teraz nie jestem w stanie kontrolować. Ale po prostu ludzie wypadają z pracy, no i nie ma komu pracować. No ale jak pan sobie wyobraża, że ktoś z pozytywnym testem będzie chodził do pracy i będzie istniało ryzyko zarażenia innych osób? No właśnie, pani redaktor, pytanie jest, czy to ryzyko istnieje i jak duże ono jest. No wiemy, że osoby bezobjawowe, pytanie, czy one w ogóle są chore, to po pierwsze, nie mają żadnych objawów. No tak, no to nie mają choroby, są nosicielami wirusa, ale nie są chore. Pytanie drugie właśnie, czy one są nosicielami wirusa, czy to już jest taka resztkowy wirus, który został u nich wykryty, a przebyły zakażenie w sposób bezobjawowy parę tygodni wcześniej, tam 2 tygodnie wcześniej na przykład. No i musimy szacować ryzyko. Oczywiście, jak weźmiemy grupę chorych bezobjawowych z dodatnim testem, prawdopodobnie jakaś część tych ludzi zakaża w jakimś niewielkim stopniu. Natomiast no, musimy tutaj oszacować ryzyko, co nam się bardziej opłaca. W tej chwili ewidentnie my potrzebujemy jak pustynia wody. Ale potrzebujemy rozumiem, personelu. Panie doktorze, ale jak to wygląda, jeżeli ktoś ma pozytywny test PCR, o którym pan mówi, później jest na tej izolacji czy na kwarantannie te 10 dni, później wraca do pracy i znowu po jakimś czasie znowu taki test ma, to będzie trwało tak w nieskończoność? Jak to wygląda? Czy jak już raz byłem na kwarantannie, to już jestem zwolniony i mogę pracować bez limitu? To nawet jest ujęte w rozporządzeniu, że osoba, która jest ozdrowieńcem, już nie jest poddawana kwarantannie, jest z niej zwolniona. No, nie wiem, jak jest to w Polsce, bo to generalnie każdy ośrodek sobie sam sobie ten sposób funkcjonowania, testowania swoich pracowników opracowuje. Natomiast nie spotkałem się, żeby ktokolwiek miał przynajmniej w moim ośrodku miał wykonywany test PCR jako ozdrowienie. To nie. To ktoś, kto już przechorował, wraca do pracy i pracuje normalnie. No to jest chyba oczywiste i wydaje mi się, że w większości miejsc tak jest. Czyli pana postulatem jest to, żeby zaprzestać testowania personelu bezobjawowego i skąpoobjawowego, bo rozumiem, że takie testy są. Jak ktoś nie ma żadnych objawów, też jest testowany? No tak, bo no jest testowane. To nie tylko jest kwestia narzucenia tego z góry, ale też
to już jest kwestia, która siedzi w nas, w lekarzach, w pracownikach. No, miałem kontakt, dłuższy kontakt bez środków ochrony indywidualnej z pacjentem, no to zrobię sobie test. I robię sobie test i ten test wychodzi dodatni, więc wypadam z pracy. A ktoś też był w tym pokoju, więc też sobie robi test. No, też może być dodatni, druga osoba wypada z pracy. I to już nie jest kwestia tego, że ktoś nam nakazuje robić te testy, tylko my sami jako pracownicy tych testów żądamy, ponieważ ten lęk i ta brak wiedzy, ten brak wiedzy jest ogólny, no, rozlewa się po nas i próbujemy się jakoś chronić. No, jednak jest strach przed tym zakażeniem. Pani profesor Ryszarda Hazan napisała wyraźnie, że najwyższy czas na opamiętanie. Wirusy były, są i będą. Ludzie zawsze chorowali, umierali i nadal będą chorować, ale czas wrócić do normalności, a przede wszystkim dzieci muszą wrócić do normalnego życia. To jest jej stanowisko. Pan oczywiście to podtrzymuje, a ja zadam inne pytanie związane z informacją sprzed tygodnia. Wielka euforia, tak wszystkie media komentowały i taki był przekaz, jeżeli chodzi o tę wiadomość. Mówię o szczepionce firmy Pfizer. Co pan sądzi o tym, czy powinniśmy kupować, czy powinniśmy czekać, bo już wszystkie rządy, Komisja Europejska zapowiadają jednym głosem, że kupujemy, wdrażamy i szczepimy. No, niech się rządy wypowiadają, czy kupujemy, czy nie. Niech się tam doradcy rządom doradzają. No, wiele osób mówi przecież, że zwraca uwagę na to, że szczepionka, która jest opracowana w ciągu kilku miesięcy, to jest szczepionka niesprawdzona. Oczywiście te szczepionki mRNA, bo to jest taka nowa technologia, która jeszcze nie weszła do użycia, one teoretycznie są bezpieczniejsze i teoretycznie można bardzo szybko wyprodukować bardzo dużą ilość wystandaryzowanej szczepionki, więc teoretycznie ta technologia jest obiecująca. Natomiast tak naprawdę wszystko wychodzi z takich długookresowych, wieloletnich badaniach klinicznych, których no, z oczywistych przyczyn nie byliśmy do tej pory w stanie przeprowadzić. Ja się zaszczepię taką szczepionką bardzo chętnie, jeśli ona będzie sprawdzona i skuteczna, bo dlaczego nie? Nie obawia się pan, że będzie przymus szczepienia dla kadry medycznej? Cóż... Bo to jest zapowiadane, że najpierw osoby starsze i kadra medyczna. Jeżeli ktoś mnie do tego zmusi, no to czy ja mam jakieś wyjście? Tak to mogę. No można zaprotestować zawsze, odmówić, sprzeciwić. No to w zasadzie w tej chwili mogę protestować, że i nie tylko ja, że nie zgadzamy się na przymusowe szczepienia. Wolałbym te szczepienia dobrowolne i jest, tak jak mówię, no ja się zaszczepię, jeśli tylko to będzie skuteczna i bezpieczna szczepionka, a wydaje mi się, że mogę to ocenić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, który właśnie aktywnie informuje i mówi nam o tym też, co z epidemią się dzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. Do widzenia pani.